Dobra, witam wszystkich, jestem Grzesiek Nosek i powiem wam dzisiaj o narzędziu w miarę nowym, jednym z kategorii takich naprawdę po prostu, jak można było bez tego wcześniej żyć. Nazywam się SysDeep, no i mam nadzieję, że wam się też podoba. Tak, generalnie no, często jest tak, że macie do diagnozowania jakiś problem, czy wydajnościowy, czy coś nie działa, czy chcecie zobaczyć, jak coś tam w GBH zachowuje. Tylko tak no, bez odpowiednich narzędzi, no to jakiś proces działający w systemie to jest czarna skrzynka. Coś do niego wchodzi, coś z niego wychodzi, a co się dzieje w środku, no to właśnie trzeba sobie jakimiś narzędziami pomagać. Natomiast jeżeli tak się przyjrzycie trochę bliżej, to w zasadzie cała komunikacja jakiegoś procesu w Linuxie ze światem odbywa się przez wywołania systemowe. Nie jest to do końca prawda, bo jest też jeszcze są sygnały, pamięć współdzielona. Natomiast zdecydowana większość interakcji procesów ze światem są właśnie wywołania systemowe. Tych wywołań systemowych jest, jak już się też dowiedzieliśmy na poprzedniej prezentacji, no to około 300, tak akurat na tej architekturze, w tej wersji i tak dalej, tam było 313. W miarę nawet chyba wszystkie są udokumentowane. Ale to są podstawowe operacje, które można zrobić, typu otworzyć plik, zapisać plik, przeczytać plik, otworzyć jakiś socket sieciowy, poczekać na coś, co się stało, zabić proces, otworzyć nowy proces i tak dalej, i tak dalej. No natomiast generalnie to jest w zasadzie wszystko to, co proces w systemie może zrobić ze światem zewnętrznym. I teraz, jeżeli mamy możliwość na przykład podejrzenia wywołań systemowych, jakie dany proces robi, no to jakby już mamy bardzo duży wgląd w to, co się w danym procesie dzieje i na przykład dlaczego nie działa. Jest do tego narzędzie wbudowane od zawsze, nie wiem czy to jest, znaczy standardowy POSIX-owy nie jest, natomiast Linuxowy Sprays, który dokładnie to, czyli wypisuje wszystkie wywołania systemowe, jakie wykonuje dany proces. Można w ten sposób bardzo, bardzo dokładnie zdiagnozować, co się dzieje, czemu nie działa, co powoduje jakiś błąd, gdzie nie ma oprawień i tak dalej. No i tak, to jest Strace, to jest takie naprawdę super, super podstawowe narzędzie, jeżeli go jeszcze nie używaliście, to najwyższy czas zacząć, chyba że od razu przejdziecie na systemie. Bo Strace ma jeden taki tyci problem. Jeżeli weźmiecie, tak, jeżeli uruchomicie sobie tak, DDS dev0 do dev0, czyli tak naprawdę wywołacie jak najwięcej wywołań systemowych w jak najszybszym czasie, no to zobaczcie, że bez żadnego tracera to na przykład na tym sprzęcie wyszło 3 GB na sekundę, czyli około 3 milionów wywołań systemowych na sekundę. To jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Natomiast jeżeli uruchomicie dokładnie to samo DD pod tracerem, który nawet nie wypisuje, tylko po prostu pisze do DD, to no niestety, ale wydajność spada 50%. Znaczy to jest... To jest przypadek szczególny, to jest taki najgorszy możliwy przypadek dla śledzenia aplikacji, bo po prostu DDEV wykonuje masę wywołań systemowych jak najszybciej i w zasadzie dostajemy tylko i wyłącznie sam ten interfejs do syskoli, więc jest ten narzut jest tutaj największy. Natomiast no, 50% spadek wydajności to jest trochę smutne i powoduje to, że Sprace'a efektywnie no, bardzo ciężko używać w środowisku produkcyjnym, bo po prostu ma tak duży narzut na wydanie, że zaburza działanie systemu i może się okazać na przykład, że... raz, że pod Sprace'em działa, aczkolwiek to byłyby może rzadkie przypadki, natomiast zdarza się na przykład tak, że jeżeli macie problem wydajnościowy i uruchomicie, wtedy wypnijcie się Sprace'em dany proces, to macie dużo większy problem wydajnościowy, to jest 50 razy. Więc wtedy tak naprawdę no, maszyna
idzie do grafu, bo nie radzi sobie z oboje z takim obciążeniem. Dlatego niestety trzeba poszukać innych rozwiązań. Tak, to jest slajd zapożyczony z prezentacji Brendana Grega. Chłop robi od lata samą prezentację, ale za każdym razem jest coraz lepsza, także tu jest link, polecam sobie przejrzeć. Tutaj wchodzimy w świat już zupełnie nie ustandaryzowany, to są rozwiązania stricte Linuxowe. Czyli na przykład tak, o ile Stray korzysta z mechanizmów, które są w miarę jakoś tam powszechnie używane w Postixie, nawet chyba jest to ustandaryzowane, o tyle te wszystkie rozwiązania wykorzystują mechanizmy, które są całkowicie specyficzne dla Linuxa. I dzięki temu działają dużo szybciej, dużo lżej. No i tak, tutaj to jest w miarę kompletny krajobraz tego, co się dzieje w tym momencie w śledzeniu, właśnie takim dynamicznym śledzeniu Linuxów w 2014 roku. I tak, no niestety tam D-Trace czy TAP, no byłyby fajne, ale zupełnie nie działają. Pozostałe narzędzia są fajne, ale też mają zawsze jakieś problemy, które na przykład z inny use case albo wymagają jakichś specjalnych przygotowań i jest, ich użycie bywa obciążliwe. Natomiast tutaj chciałem się na Sysdiku trochę skupić, który w ogóle nie do końca tutaj też tak super pasuje do tego schematu, bo na przykład PRF czy F-Trace czy EBPF to jest zupełnie inny use case, służy zupełnie do czego innego. Sysdik w zasadzie z tych tutaj wymienionych w zasadzie jest jedyną taką sensowną alternatywą dla Strace'a. Po prostu pozostałe służą do czegoś trochę innego. Tutaj tak jak to Brendan powiedzmy określił, Sysdik jest łatwy do użycia. Szczerze powiedziawszy, to strzałkę to bym jeszcze wydłużył, bo jest naprawdę o niebo łatwiejsze od pozostałych tracerów dynamicznych. I ma dość ograniczony zakres, jakby obszar zainteresowań. Czyli nie umie aż tak dużo, natomiast to co wystawia jest bardzo fajne, bardzo przyjemne do użycia. Więc zobaczmy jak to się zachowuje w praktyce. Bo Hello Sysdik, tak, nie będziemy tutaj wszystkiego czytać, zdecydowanie nie musicie. Po uruchomieniu Sysdik was od razu zażywia właśnie wszystkimi syskolami działającymi w systemie, czyli jest tego ogromna masa, po prostu wam się terminal wam się zapka. Natomiast no jak sobie można wyciąć headem, żeby się nie utopić. Teraz tak po łebkach, w domyślnym widoku, który zwraca Sysdik, to jest jakiś kolejny numer zdarzenia, czas kiedy to zdarzenie wystąpiło, jest numer procesora, na którym ono wystąpiło, nazwa procesu, bit. Czyli widać, że jest śledzony cały system. Wszystkie procesory, wszystkie procesy, wszystkie wątki i to jest, jakby zbieramy wszystko od razu. Więc tutaj to akurat w losowo wybranym momencie UDFD stwierdził, że musi sobie przeczytać jakieś tam. I tutaj widać też kolejny element, to jest nazwa zdarzenia, czy też typ zdarzenia. To się w większości przekłada na wywołania systemowe, aczkolwiek nie zawsze. I tutaj na przykład switch to jest zdarzenie, które nie jest wywołaniem systemowym, to jest przełączenie kontaktu. Natomiast tutaj jak zwrócić uwagę na te strzałki w lewo prawo, to jest kierunek zdarzenia. To znaczy tyle, że tak naprawdę każdy syskol to są dwa zdarzenia Sysdika, kiedy dany syskol się zaczął, kiedy dany syskol się skończył. Więc w ten sposób widać na przykład bardzo łatwo od razu, ile dane wywołanie systemowe trwało. I można w ten sposób zobaczyć, co jest wolne, co działa wolno, gdzie jest wąskie gardło. Czyli każdy taki syskol jest widoczny jako dwa zdarzenia Sysdika. I jeszcze, oprócz tego, każde zdarzenie ma zestaw jakichś arbitralnych atrybutów. To zależy od konkretnego zdarzenia, co ma. Na przykład switch ma jakieś szczegóły na temat procesu, na który będzie przełączony kontekst. Read, no to dane przeczytane i tak dalej, i tak dalej. To jest tego dużo, jest to nie najgorzej udokumentowane. Można sobie wylistować wszystkie zdarzenia, które Sysdik obsługuje i no, są
są podane, podane po prostu parametry wszystkich eventów. Natomiast tak szczerze, to najwygodniej, jednak może najwygodniej, najlepiej to sprawdzić na żywo, bo no bo nic, jakby nic tak dobrze nie działa, jak jestem na produkcji. Tak, więc wracając na chwilę do kwestii jeszcze wydajności. Jeżeli mamy tutaj to przykładowe DD, które nam właśnie zamęcza kernel bezsensownymi zespołami, to ono DD wywołuje jakieś wywołanie systemowe, kernel coś tam wykonuje i sprawdza wynik i tak dalej, 3 miliony razy na sekundę. W momencie, kiedy dotkniemy do tego Sprace'a, to przez mechanizm Bitrace działa to tak, że DD wykonuje wywołanie systemowe, dostaje swój stopem, Sprace zostaje powiadomiony, że DD chciało wykonać jakiś system. Sprace wydłubuje tą informację z, właśnie z tego zatrzymanego DD, co on w zasadzie chciał zrobić. Potem mówi, no to dobra, no to kontynuuj, więc sterowanie przechodzi przez, znaczy wraca do DD, ten system się wykonuje, potem bodajże jest nawet zatrzymywany z powrotem po powrocie z tego wyrwania systemowego i tak dalej. Więc widać tutaj skąd się bierze ten cały narzut na wywoływany przez Sprace'a, bo za każdym razem, za każdym wywołaniem systemowym, no jednak jeszcze trzeba się od tego Sprace'a odbić i on musi tak naprawdę zaakceptować to, że to DD chce to biedne wywołanie systemowe zrobić. Sysdig działa zupełnie inaczej. Działa podobnie do Dtrace'a solarisowego w tej kwestii. Czyli tak, w momencie, kiedy DD wykonuje to wywołanie systemowe, no to jakby nic mu nie przerywa. Natomiast kernel, jeżeli to śledzenie jest złączone, zapisuje informacje o wykonujących się zespołach, o nadchodzących zdarzeniach do bufora cyklicznego i z tego bufora cyklicznego czyta to sobie już ze Space'owy Sysdig. Czyli tak naprawdę Sysdig nie ma tutaj takiego zestawu możliwości jak Ptrace czy Strace, czyli nie ma wpływu na to, że może zabronić tego zespołu albo że może to zmodyfikować w procesie. Natomiast no, dzięki temu ma wydajność, no tutaj akurat w tym wypadku wyszło prawie 900 mega na sekundę, czyli no, już dochodzimy powoli do miliona zespołów na sekundę, czyli mamy narzut czterokrotny, tak, plus minus. Solarisowy Bitrace, który jest przez wielu uważany za po prostu absolutnie totalny apogeum w kwestii trace'owania dynamicznego, to już jest najlepsze, co ludzkość zdążyła wymyślić, już nikt nigdy temu na takie dorówna. No to solarisowy Bitrace ma narzut około dwukrotny, czyli dwukrotnie spowalnia wykonanie ze stoli, czyli no tutaj mielibyśmy wydajność nam rzędu tam 1,5 gigabajta na sekundę, więc tak, powiedzmy, margines, dwukrotnie większy naszych niż Dtrace jest i tak naprawdę bardzo dobry. Czyli na przykład dzięki temu można spokojnie używać Sysdiga na produkcji. Można na przykład podpiąć się, uruchomić sobie jakieś stres testy, jakieś benchmarki, podpiąć się w to Sysdigiem i nie będzie tutaj jakiegoś super dużego narzutu. Ten system będzie działał dalej tak samo, no najwyżej jest trochę większym obciążeniem, co był. Więc można, jakby, to jest podstawowa zaleta, można z zamkniętymi oczami na produkcji tego używać i śledzić problemy w momencie, kiedy one rzeczywiście występują, a nie na przykład próbować gdzieś w jakimś labie odtwarzać, wróżyć w sposób, jak to się tak naprawdę stało. Jednym bardzo fajnym, dosyć kluczowym featurem Sysdiga są filtry. Tak, to są tylko zupełnie jakieś przykładowe, ich tam jest 88 w tym momencie i nie ma sensu, żeby opisywać wszystkie. Dlatego no, to jest taka tylko mała próbka, żeby pokazać, co Sysdig umie. Na przykład można filtrować dostępy do deskryptorów po nazwie, czyli po pełnej ścieżce do pliku albo po adresie IP danego socketu. Na przykład można filtrować po bicie, ale na przykład po bicie z całego drzewka wchodzących, czyli można wyłapać proces po bicie jakimś lub jego dowolnego potomka. Tutaj to akurat ja osobiście wierciłem się w brzuchu, żeby to dopisali i dopisali. Plus na przykład kolejny przykładowy zupełnie filtr latency. Po prostu oznacza to definicję delta pomiędzy czasem tego zdarzenia, końca zdarzenia
ile czasu wykonywał się dany system. Czyli możecie bardzo łatwo zobaczyć na przykład, co, gdzie jest wąskie gardło, szukacie sobie na przykład, nie wiem, systolik trwając dłużej niż sekundę. No jeżeli coś trwało dłużej niż sekundę, no to albo był to sleep, albo coś działało naprawdę wolno. Filtrów się używa dość prosto. Po prostu przekazuje się je jako parametr. Można przekazać jako jeden stream, można przekazać jako osobne, czy po prostu osobne argumenty z nich sobie dostali. I tak, przykładowo, wszystkie dostępy do plików zawierających shadow, i gdzieś na drugim terminalu FATS shadow, które się wywaliło z Access, bo był to zwykły użytkownik i nie miał do tego uprawnień. Filtr można też składać w trochę bardziej skomplikowane wyrażenia, czyli de facto są tutaj z AND, OR i nawiasy. I z tego można już tam trochę sporowanych rzeczy powiedzieć. I na przykład w ten sposób, nie wiem, używaliście kiedyś tego systemu do audytu w Linuxie? Bo ja kiedyś próbowałem i szczerze powiedziawszy nie udało mi się tego jakoś sensownie użyć. Natomiast tą linijką realnie nam załatwia to całkiem sporą część use case'ów, po prostu rzeczy, które się wywaliły ze względu na brak uprawnień. Tada, jedna linijka, jest audytowanie Linuxa. Natomiast jedna fajniejsza rzecz związana z filtrami jest taka, że te filtry są przynajmniej częściowo zaimplementowane w Jądrze. I na przykład, jeżeli zaczniecie sobie rejestrować, czy też syzdigować filtrem, który na przykład, którym się nie łapie jakiś bieżący proces, no to już ten narzut jest dużo mniejszy. Czyli na przykład jak tutaj śledzimy wszystkie procesy, które nazywają się not DD, a potem uruchamiamy DD. Czyli teraz znowu to DD uruchamia znowu ten milion syskoli, znowu w jak najszybszym czasie. A mamy uruchomionego syzdiga gdzieś tam w tle. No i tak, no wiadomo, jest ten narzut, nie działa to tak super szybko jak bez żadnego trace'owania. Natomiast no, widać, że wydajnie się mimo wszystko tutaj podskoczyło. Więc na przykład, jeżeli macie proces w systemie, który jest jakoś strasznie ciężki, ale jego nie trace'ujecie, no to on w ogóle też nie powinien odczuć tego jakiegoś obciążenia. Czy jakby na tej samej zasadzie działa to w sumie ze stresem? Stres się wpina w pojedyncze procesy, natomiast tam ten narzut jest tak gigantyczny, że i tak to odczujecie i tak. Druga sprawa, taka może niekoniecznie wisienka na torcie, natomiast można z tym też parę fajnych rzeczy zrobić, to jest formatowanie wyjścia z syzdiga, które wygląda podobnie do filtrów, czyli przekazuje się format string, w którym są w zasadzie te same elementy dostępne co w filtrach. Po czym właśnie syzdig wypisuje no, tylko te atrybuty zdarzenia, które tam podać. Na przykład można sobie użyć tego po pierwsze do jakiegoś tam bardziej przejrzystego sformatowania wyjścia, czy na przykład jeżeli nie potrzebujecie w każdej możliwej linijce pełnej daty, plitu, numeru procesora i tak dalej, to sobie to możecie wyciąć. Ale też na przykład jest masa fajnych rzeczy, których nie ma domyślnie w tym odpucie syzdiga, a się przydają. Na przykład jest event latency, które tutaj akurat jest rozbite na osobną, na część sekundową, część nanosekundową. Możesz służyć po prostu event latency, to jest goła liczba nanosekund bez zer z przodu. To jest na przykład, jeżeli chcecie sobie tego użyć, na przykład do posortowania jego liczby, to są normalne sortowalne liczby i tak jest trochę łatwiej. Natomiast tutaj macie latency, ewidentnie no, pokazujemy, jakie syskole, ile trwał każdy syskol, FDP contains IP, czyli IP4 lub IP6, MDDS port nie jest równy 22, żeby wyciąć sesję SSH, na której miał uruchomionego tego syzdiga, no bo inaczej wiadomo, sam się śledził i sam generował coraz więcej outputu i było to zupełnie nie 4. Natomiast tam tutaj widać, śledzimy sobie jakieś tam połączenie do podejrzeń, to było do Google'a. I też tam w miarę szybko poszło, to jakieś sensu trwało z mikrosekund, jakieś siwy bardzo krótkie i tak dalej, na szybko to poszło. Więc można sobie dodawać też właśnie parametry, których domyślnie nie ma i w ten sposób analizować. Głównie, wydaje mi się, że głównie czas są tutaj najistotniejsze, czyli właśnie czas trwającego syskola, czas od rozpoczęcia trace'a, czas od poprzedniego syskola, takie rzeczy, to wszystko jest do
dostępne i no, w ten sposób fajnie się analizuje na przykład problem wydania szczepów. Inny, killer feature. Naprawdę to jest killer feature w porównaniu ze Spacem. Czy rzecz prosta jak konstrukcja cepa, tak naprawdę. Pozwala zapisać wszystkie testy z kolei, które się wykonują w danym momencie i nie analizować ich na żywo online, tylko zapisać to do pliku. Analogicznie na przykład jak TCP na -W jest w stanie zrobić swoje pick-upy, no to SysDig nazywa się to SK, aczkolwiek tam pod spodem jest jakiś podobny format, co pick-up. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że coś nie działa w systemie, nie wiem, wywalił się jakiś serwer, jakaś usługa, coś wybuchło i teraz z jednej strony macie to jak najszybciej przywrócić do działania, a z drugiej strony jednak fajnie by było móc sobie zanalizować, co się tam stało, żeby rozwiązać problem definitywnie, a nie po prostu ustawić skrót na restart jakiegoś serwera co godzinę. Więc jeżeli na przykład będziecie się bawić z Spacem albo jakimiś innymi tego typu narzędziami bez możliwości szybu do pliku, no to tak naprawdę siedzicie, diagnozujecie problem, a na przykład nie wiem, klient wam dyszy na kark, kiedy będzie działać, kiedy będzie działać, kiedy będzie działać, nie? A z SysDigiem możecie sobie tak. To się tam zwykle przekierowuje i zostawia w pliku, a potem można analizować, ale rzeczywiście w binarnych nich będzie ściślejszy. Tak, właśnie w binarnych plikach masz więcej tych informacji i możesz, znaczy to zaraz pokażę, możesz też użyć dodatkowych metod analizy, które jakby z gołego takiego dana tekstowego już tego nie wyciągniesz. Więc jest, znaczy wyciągniesz, ale będziesz wynajdywał koło na nowo, a z binarnych po prostu Diga jeszcze raz w inny sposób przeanalizować to same. Więc w tym momencie po prostu tak robicie SysDig -W, zostawiacie to na przykład, nie wiem, na chwilę, na pół minuty, na coś, powtarzacie problem, żeby wybuchło. Okej, okay. I wtedy na przykład przywracacie usługę, nie wiem, tam restartujecie coś, czy generalnie to, co jest potrzebne, żeby przywrócić system do działania. A potem już na spokojnie siadacie sobie, tam nie wiem, z kawką, czy z browarką, czy czymś. SysDig -R i tak dobieracie parametry po kolei, tak sobie to analizujecie, żeby rzeczywiście ustalić przyczynę. Ale właśnie nikt wam wtedy nie pogania, bo usługi wszystkie działają, a wy sobie na spokojnie analizujecie. Drugi przypadek użycia tego samego feature'a są benchmarki, gdzie można na przykład uruchomić jakiś jeden stres test i zapisać sobie te wyniki do pliku. A potem też na spokojnie analizować, mielić te dane, jakoś konwertować, agregować, robić ładne wykresy, cokolwiek. Też na przykład to pozwala na to, że na przykład jeżeli zapomnieliście czegoś zrobić, na przykład zrzucić sobie gdzieś w jakimś stresie, to trzeba uruchomić te benchmarki jeszcze raz. A na przykład jeżeli to jest jakieś środowisko, w którym niekoniecznie te benchmarki możecie robić, tylko na przykład jest to serwer produkcyjny i benchmarki uruchamiacie w nocy, żeby nie przeszkadzać ludziom, no to czekacie. Czekacie do nocy, żeby coś zrobić jeszcze raz. Następnie minus W, minus R, to zapisujecie to sobie do pliku i znowu z kawką czy z prowarkiem można na spokojnie to dane analizować. Właśnie to jest kolejna rzecz, która jest w miarę unikalna dla SysDiga. Znaczy powiedzmy Dikrace ma trochę podobny jeszcze mechanizm. To się nazywa cheeses, czyli są dwudłutka. No generalnie jak coś sobie wykopiecie tym SysDigiem, to potem możecie takim dwudłutkiem obrobić, żeby było ładne i błyszczące. Dobra, dwudłutka, niech będą. To są po prostu skrypty w Lua, które przychodzą z SysDigiem i które też możecie sobie pisać sami. Które sprowadzają się do tego, że możecie podpiąć własną funkcję jakąś pod każde zdarzenie, które przychodzi do SysDiga, czyli jakąś własną analizę bardziej wymyśloną, bardziej skomplikowaną niż filtry i formatowanie wyjścia, które SysDig docenia domyślnie. Tak, można sobie te wódka wszystkie wylistować z SysDig-CL-I, pokażę informacje o konkretnym skrypcie, minus C, nazwa i ewentualne argumenty, po prostu to uruchomi. Przy czym argumenty to raz, że można, te dłutka mogą mieć swoje własne argumenty, jakieś, które same obsługują, same pasują i na przykład to jest coś typu jakiś interwał próbkowania czy coś takiego. A dwa, że
można do tego spokojnie używać jeszcze wszystkich tych parametrów, które oferuje SysDig. Czyli możecie sobie uruchomić takie dłutko, ale tylko na procesach MySQL, albo tylko na procesach danego użytkownika, albo tylko na systemach, które trwały dłużej niż 10 milisekund. Więc ja w połączeniu filtrów SysDigowych z tymi dłutkami można naprawdę te fajne rzeczy robić. Tak. Nie będę opisywał ich wszystkich, bo jest ich tam 37 w tym momencie. Natomiast to są żywcem po prostu proste skrypty w Lua, możecie sobie zajrzeć, tam nie ma żadnej magii, a jest nawet fajnie udokumentowane. I właśnie to są po prostu gołe skrypty. Kilka jest takich, które nie wystawiają żadnej funkcjonalności dla użytkownika końcowego, tylko są jakimiś pomocniczymi narzędziami typu właśnie jakieś pasowanie, generowanie JSON-a, typu obsługa terminala ANSI, w sensie na przykład wygląd a la top, czyli odświeżanie ekranu, no to trzeba ten ekran jakoś wyczyścić tymi sekwencjami ANSI, no i do tego są jakieś pomocnicze narzędzia. Natomiast jest kilka fajnych, są zupełnie przykładowe, tak, w jednym z literówka w nazwie. To jest sekcja z tych dłutek performance. I to jest przykładowy zestaw skryptów, który służy do znajdowania wąskich gardeł. No właśnie zależy gdzie. Czy to są wolne systole, czy wolny dostęp do plików, czy wolny dostęp do sieci, czy długotrwające procesy i tak dalej, i tak dalej. Plus takich akurat na slajdach nie ma, bo już mi się nie chciało kolejnego slajdu. Są bardzo fajne, na przykład też dłutka, które wyglądają jak top, ale pokazują najczęściej używane, najgorętsze pliki, albo na przykład procesy, które używają najwięcej IO. Więc na przykład jeżeli chcecie, na przykład tak, logujecie się na maszynę, IO jest 100%, wszystko umiera, no więc odpalacie tam sysdig-c top files time bodajże i od razu widzicie, które pliki są najgorętsze, które pliki używają najwięcej IO, do których jest najwięcej dostępów. No i od razu też przy okazji możecie sobie zobaczyć, który to proces i zarobić mu to, na co sobie zasłużył. A to nacisnąć delete. Tak, natomiast ATOP powoduje jeszcze inny problem. ATOP korzysta z accountingu i to no niestety nie jest aż tak lepiej. Poza tym no, musisz mieć ten accounting włączony, musisz to logi ratować, musisz się w tym bawić. A Crossfit IO jest niesamowicie niedowolny. Wbrew pozorom. Tutaj SysDig chce się pozycjonować trochę jako narzędzie do wspomagania audytów bezpieczeństwa, aczkolwiek pod tym względem go nie używałem zbyt intensywnie, więc zapiero tutaj się nie pochwalę. Natomiast to ma jakieś takie dłutka typu pokazujące na przykład jakie są bidy właśnie sesji, na których są zalogowani użytkownicy, jakieś szereg terapii. Albo na przykład właśnie ostatnio jak wyszedł trzęsza, to musieli sobie dopisać dłutko znajdujące ataki. Natomiast fajny jest jeszcze to ten skrypt spy users, który tam potem mam nadzieję pokażę. On pozwala na śledzenie po prostu użytkowników, podsłuchiwanie użytkowników, co oni robią, co oni wpisują w shell. Znaczy, dokładnie to, jakie zewnętrzne programy uruchamiają, natomiast na shell w zasadzie wszystko jest zewnętrzne programy. Więc zresztą bardzo fajnie można sobie kogoś śledzić, co tam wyczynia bez zaglądania przez rano. Na blogu z Diga jest gdzieś nawet fajny post, jak postawili honeypot i właśnie z Digiem śledzili, co im robił skrypt KD, jak się łamał. Chyba pośmiali gościa, byśmy sobie. Inny fajny feature, też właśnie jest opisany na blogasku. To jest tak, narzędzia typu LSOF, PS, NET, dawno to wiadomo, każdy zna, każdy używa. Natomiast właśnie SysDig oferuje je też w formie dłutek, co pozwala na to, że macie w tym momencie na przykład właśnie LSOF-a albo NETSTAT-a z możliwością podróży w czasie, czyli zrzucacie sobie na przykład właśnie SysDig-W, zrzucacie sobie stan jakiegoś systemu, a potem w każdym momencie, jakby przy wystąpieniu każdego zdarzenia możecie sobie wypisać, jakie były wtedy otwarte połączenia, jakie były otwarte pliki, jakie były uruchomione procesy. Więc też możecie śledzić nie tylko
zdarzenia po kolei, jak one następowały, ale też jaki był stan systemu w danym momencie. No, też mamy, czasem się przydaje. Teraz tak. Ja długo tak sprzedaję, lansuję tego CD-ka strasznie, natomiast no, jest tam parę pułapek. Nie jest to znowu jakieś coś, powiedzmy, czego się należy bać, ale, no, ale jednak trzeba mieć tam parę rzeczy na uwadze. Po pierwsze to jest wersja 0.1.91 i wersja, zanim znalazłem jeszcze kolejnego głupiego baga, to była 0.1.90. Natomiast tak, no z takimi numerami wersji to wiadomo, że trzeba się spodziewać wszystkiego. I częściowo, na przykład, jest jeszcze całkiem sporo syskoli, które nie są zaimplementowane. I wtedy możecie najwyżej zobaczyć tylko fakt, że wystąpiły, że miały miejsce, natomiast nie zobaczycie żadnych argumentów. Czyli no, to wam trochę tutaj utrudnia śledzenie. Druga sprawa, tak, raz się zdarzyło, że SysDig wywalił jakiś proces jeden. Choć oczywiście był to produkcyjny pozbyt, bo cóż innego. Ale się pozbierał. Natomiast tak, no, po zgłoszeniu naprawili to w pakiet błyskawiczny. I od tamtej pory no, nie miałem żadnych problemów ze stabilnością SysDiga. No jedyne co mi się udało znaleźć, no, to też właśnie jakiś błąd, ale to w tym komponencie user space'owym, który po prostu utrudniał użycie, a nie wywala całą maszynę. Kolejna sprawa, jeżeli używacie kontenerów konkretnych bidding space'ów, to system się zupełnie nie wspiera. To znaczy zawsze pokazuje bidy tak, jak one występują w tym głównym bidding space'ie. Czyli no, jeżeli chcecie na przykład uruchomić sobie właśnie wewnątrz kontenera SysDiga, no to wszystkie bidy będą złe. Natomiast i tak się to zachowuje dużo lepiej niż Space, bo Space obsługuje bidding space'y do połowy. To znaczy, w momencie, kiedy na przykład pojawia się nowy proces i Space się chce do niego podpiąć, że pojawia się nowy proces i to jest wartość zwracana ze skola fork, czy tam clone, czyli fork, czy czegoś. Tam jest zwracany pit. I ten pit jest zwracany taki, jak go widzi proces w środku. A potem Space się podpina do procesu o tym pidzie na zewnątrz. Więc jeżeli to jest jakoś świeżo uruchomiony namespace, gdzie pidy są jeszcze niskie, no to z reguły Space się próbuje wpiąć w jakiś wątek jądra i się wywala do góry kopyta. Więc tutaj ten całkowity brak wsparcia dla bit namespace'ów w SysDigu akurat im tu działa na ich korzyść, bo przynajmniej działa. Inna taka jeszcze może mniej przyjemna rzecz, to jest taka, że SysDig wymaga roota, albo przynajmniej wymaga dostępu do... bodajże tworzy sobie jakieś pliki w slasherze no i wymaga do nich dostępu. Więc na przykład o ile Space'a możecie sobie uruchomić jako nieuprzywilejowany user na swoich własnych procesach, o tyle SysDig już tak łatwo nie ma, bo on pozwala na śledzenie całego systemu, więc potrzebuje odpowiednio wyższych uprawnień. Kolejna rzecz jeszcze, to już ostatnia z takich już naprawdę upierdliwych, to jest to, że możecie uruchomić sobie tylko jednego SysDiga na raz. Czyli na przykład no nie możecie na jednym terminalu śledzić czegoś, na drugim terminalu śledzić czegoś innego, a jeszcze chcę sobie uruchomić SysDig minus W, żeby sobie coś tam zapisać. No niestety nie da się tak. I tutaj też strasznie jest to bolesne, na przykład właśnie firma, która tworzą SysDiga, mają też swój produkt, który w skrócie uploaduje dane z SysDiga gdzieś do jakiejś analizy, jakieś cloudowe, kolorowe, bo i no można jednocześnie albo używać SysDiga tak komandami interaktywnie, albo używać tego ich agenta do zbierania danych gdzieś tam w chmurkę. No więc nie używam tego ich agenta i ich produkt naprawdę dużo na tym traci. Więc tutaj to jest ten minus, że do SysDiga nie da się kilka razy jednocześnie uruchomić. Dobra, tylko to jest właśnie dużo czasu nam jeszcze zostało, ale fajnie. Mam demo. Nie jest to live demo, bo live demo nigdy nie działa. Jest to takie undead demo, gdzie ja się mogę teraz poprodukować, co tu się dzieje. Tak, odpalam sobie takie budko spy users i działa. Na drugim terminalu robimy jakieś tam pierdoły w szeru. Coś bez jakiegoś specjalnego, nie wiem, głębszego sensu, tylko żeby pokazać. No i widać, że od razu
raz, że SysDictom nam pokazuje, co ten user uruchomił, dwa, że no, jest to polecenie, które dokładnie zostało wykonane, czyli nie ma na przykład jakichś przekierowań outputu, są rozwinięte aliasy i tak dalej. No jak się nie udało właściwie przejść do też równo, to też się to nie pokazało, więc to się nie wykonał za bardzo. No KDZ Shadow próbował i też się nie udało, natomiast no, tutaj prawdopodobnie tak zaimplementowane, że pokazuje tę próbę. Dobra, to było takie bardzo krótkie demo. Jeszcze drugie demo, trochę dłuższe. Znów nie jest live, bo nie. Natomiast tak, tutaj w opisie prezentacji, jak znaleźć zapytanie o MySQL, korzystając z tabel tymczasowych. No to no na przykład tak. Czyli też bierzemy, to jest nasz przykładowy plik SQL, w którym tworzymy sobie dwie tabelki. Te zapytania są tak spreparowane, żeby musiały korzystać z tabel tymczasowych. I też na przykład kolumna typu warcza nie wymusza tabeli tymczasowej na dysku. Kolumna typu tekst wymusza tabelę tymczasową na dysku. Więc jakby tutaj można to zweryfikować. No, wiadomo, jeżeli robicie jakiś produkcyjny serwer, no to może przypozuję na sobie, że to tak. Jeżeli wy śledzicie jakiś produkcyjny serwer, no to nie preparujecie takich zapytań, tylko bierzecie je na tak jak one się wykonują. Więc no wiadomo, przykład jest trochę sztuczny, ale ma zastosowanie w praktyce. To już używaliśmy Sedika, żeby wyłapywać takie zapytania i też robić potem ludziom z tego powodu 3D. Teraz tak, tutaj ten Sedik minus mówię, poszukamy sobie ten output do plików, po czym będziemy sobie analizować spokojnie, no, raz po razie, bez stresu. Minus S powoduje tylko tyle, że rzucamy większe kawałki stringów, na domyśle to jest jakoś kilkadziesiąt bajków, więc żeby się na pewno na przykład całe zapytanie złapało. Plus od razu dodajemy sobie filtr, że śledzimy tylko procesy MySQL-D. Czyli widzicie, od razu mamy zrzut pliku, to przefiltrowany wstępnie, czyli na przykład nie śledzimy wszystkich, no, nie wiem, baszych, slotów, kronów, tego typu, które gdzieś tam działają, tylko ten MySQL, który nas interesuje. Dobra. Coś tu się dzieje się. Więc sprawdzamy, co się zebrało, gdzie tam ten MySQL podczas tego testu zrobił. Wygenerował tam 2500 zdarzeń, czyli pewnie tam 1000 systemów z hakiem. Tak to wygląda. Nie jest to specjalnie czytelne, nie jest to specjalnie przyjemne do jakiejś większej analizy. I na przykład, jeżeli z tego mielibyście wybrać, to można właśnie poszukać, jeżeli z tego macie wybierać. No, zapytania, które wygenerowały tabelki tymczasowe, no to jest to dość niskopoziomowy output i ciężko tutaj coś znaleźć użytecznego. No dlatego tutaj sobie to będziemy po kolei powrótku filtrować. Co my tu będziemy robić? Będziemy chyba najpierw szukać otwierania plików, tak? Tak. Za szybko trochę, ale tam była... dodaliśmy filtr na FOT type, event type równy open. Czyli mamy tylko i wyłącznie otwierane pliki, nie? Też otwieramy jakiś plik z tabelką tymczasową i wstępie. Więc znaczy, że interesuje nas pierwsze tylko powrót z open, bo tam jest dostępna ścieżka i od razu możemy sobie pomaczować po ścieżce, żeby nie wyłapywać dostępu do na przykład, nie, do rzeczywistych plików tabel. Więc dopiszmy sobie taki plik. Zobaczymy, co się stanie. Czyli mamy tutaj, to są te pliki z tabelami tymczasowymi, które zostały utworzone. To jest prawdopodobnie jednak ta sama tabela, natomiast on ma swoje dane, swój indeks, była otwarta za dwa razy i tak dalej. Dalej jest. Teraz jeszcze potrzebujemy wyłapać zapytania, jakie przyszły. Czyli teraz event type read. I mamy całe IO, jakie robi moje SQL, czyli odczyty z dysków, odczyty z komunikacja po sieci i tak dalej. No to jest tego strasznie dużo i też trzeba to jakoś wyciąć, jakoś wyfiltrować. Więc tak, bo tu mamy jakiś dobry, to jest przykładowe zapytanie, które gdzieś sobie poszło, jest jego treść i jest drugi, no właśnie event wcześniejszy przed nim,
w którym jakby widać, że to przyszło po stopie dziewnicą, więc możemy sobie wyfiltrować właśnie powrót z Riga, który był na stopie dziewnicą. To zaraz będzie widoczne. To jest zapisane w tym pliku, możesz dodać jest user.ui, user.name, to jest to widać. Przy czym tutaj to jest MySQL, nie? Więc to jest... Ale jakby bazodanowy user, to będziesz musiał prześledzić treść połączenia. Będziesz musiał prześledzić treść połączenia, tak żeby zobaczyć ten pierwszy pakiet, to jest uwierzytelnienie gościa i tam, no to tam jest username. Natomiast wtedy nie wyciągniesz tego z pojedynczego wiersza, tylko ona musi sobie skleić całe to połączenie, tak żeby je odbudować. Niestety. Natomiast to też widać tam, to są bazy danych, nie bazy danych, to jest wszystko. Natomiast tak, w międzyczasie nam się to udało przelecieć przez ten event type brief feed z tym sekretami Unixowymi. Natomiast jeszcze zostało tutaj parę rzeczy do wycięcia i to są rzeczy typu właśnie na przykład i błędy, które znaczą, że poczekaj jeszcze chwilę, albo tutaj 4 bajty, które są jakimś tam elementem protokołu MySQL, które nam tutaj też tylko zaciemniają. Więc to możemy załatwić tutaj 2 pieczenie na jednym ogniu i dodać filtr, który powoduje, że zwróci tylko te eventy, w których wynik był większy od 4. Czyli po pierwsze, błędy mają numer ujemny, po drugie, no 4, no to już wycinamy te wszystkie pakiety, które na nim nie są żadnej treści. Czyli tak, mamy tutaj widać wszystkie zapytania, które poszły do MySQL-a. Tam gdzieś na górze jest właśnie proces uwierzytelniania, więc gdzieś tam też jest username, root. No tak, to by trzeba jakoś pewnie bardziej skryptem posklejać niż pojedynczym, niż GMC digiem, ale da się. Teraz co robimy? Teraz możemy skleić te 2 filtry ze sobą i wyłączamy przed nami ten event deal. I tak, to są otwarcia tabel tymczasowych, a to są zapytania. I to sobie zbudowaliśmy krok iteracyjnie i no i uruchamiamy i efektywnie jest. Mamy zapytanie. Teraz na przykład to zapytanie po nim nie ma nic żadnego dostępu do tabel tymczasowych, więc ono ich nie używa. Po tym zapytaniu są otwarcia tabel tymczasowych, więc tak udało się zweryfikować, że do wycięcia danych z pustej tabeli MySQL potrzebuje zrobić 2 kliki na dysku. Ewentualnie to możemy sobie jeszcze, tak? Czy spytać filtry wpływają na reakcję z tego obciążenia? Przepraszam, mikrofon. Powtórzę pytanie, czy SIDIC wpływa na to, znaczy czy filtry wpływają na wydajność? Tak, ale jeżeli weźmiemy bardzo precyzyjny filtr, czy to zmniejszy obciążenie systemu, czy zadanie systemu? Tak, zmniejszy obciążenie systemu. Tak jak Wam pokazywałem dzisiaj, wyfiltrowałem to DD, które nie było śledzone, wydajność mu podskoczyła. Więc tak, można w ten sposób trochę sobie oszczędzić. Dobra, tutaj nas poganiają. Natomiast tak, możemy sobie się wyciąć, sformatować trochę to wyjście inaczej i... No i zobaczyć, żeby na przykład wyciąć timestampy, nie timestampy, tylko zobaczyć sobie wątek, bo MySQL jest wielowątkowy, no to każde połączenie ma numer wątku, więc można sobie w ten sposób sparować. Event type, event tags, pokazać co się tam dzieje, jak będziemy gdzieś tam bardzo czasem to cóż, no najwyżej nie będzie pytań. Dobra, nie bardzo mam te przyspieszne przykłady. Więc to jest trochę ładniejszy output, który już w zasadzie no, można z tego zrobić jakiś tam raport. Przepraszam. Okej, dobra. A jeżeli mamy dość zajęcie z tabelami składowymi, to i będzie dużo zajęcie, żeby to sprawdzać z różnych powodów, jak jest to to uchwyciało, z różnymi ścieżkami na ekranie. Tak, będzie mniej ścieżkę na ekranie, natomiast można to sobie wyfiltrować po poszczególnych wątkach, to korelować, wtedy no, thread ID jest wspólna dla danego połączenia i no, może to poagregować, pogrupować właśnie po wątku. No, wiesz, zawsze możesz to sobie wyłapać, prowadzić, żeby zrobić ładną tabelkę pod tytułem, oczywiście, no, dosyć tam. No. Natomiast, no, to już niestety nie gołym setingiem. Dobra, co tu się dzieje? Tu się dzieje to, że właśnie sobie znaleźliśmy, no, tak, wpisaliśmy sobie event latency, już jako gołe nanosekundy, jeszcze jakieś dodatkowe parametry.
Quacksalt, Quackhead, czyli to, co tam widać, to jest najwolniejszy zespół, jaki wystąpił podczas tego rejestru. No, on ma 31 mikrosekund, więc poszło mu to całkiem sprawnie. Natomiast no, widać, że wąskim darem w tym benchmarku było otwarcie pliku na tabelę tymczasową, żeby zjoinować dwie puste tabele ze sobą. No, tak działa Państwo. Ewentualnie możemy sobie jeszcze użyć tego kłódka Elsofa, zobaczyć jak w momencie tego eventu numer 2200, jak się właśnie pisze bohatersko, jak wyglądała lista otwartych plików. Czyli tylko dla tego wątku. To jest parametr dla kłódka Elsof, a ten event number to jest parametr dla SysDiga samego. Więc jak sobie to teraz uruchomimy, tak. No to widać, to jest tablica otwartych plików w momencie, kiedy wystąpiło to zdarzenie, to ten event number jest nasz 14 dyskryptor z tabelką tymczasową. Dobra, to w zasadzie już chyba było tyle. No więc pytanie, jeśli mamy czas, to już. Mam takie pytanie, bo od których wersji kierunek to wspieramy? Wiesz co, tak, ja tego używam na 3.2 między innymi. Wiesz co, któreś już 3.0 chyba. Natomiast bardzo możliwe, że to z 3.2 to zmieniło. Mam po prostu taką ochotę uruchomić na armię na 2.6 2080. Wiesz co, pewno. Spróbuj, może Anusz. Znaczy, na pewno. Na pewno backpop jakiś muszę zrobić. Wiesz co, nie wiem, spróbuj, na pewno wymaga to trace pointów w piętrze, nie pamiętam, której wersji się pojawiły, więc no niestety ci nie pomogę. No, to znaczy szukać obsługi trace point. Tak. Ono się gdzie jeszcze, wszystko to było albo takie późniejsze 2.6, albo już 3.0, więc może się okazać, że to jednak za starego jest. Nie chcecie pytać, to nie pytajcie.
Dzięki bardzo.